W tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem zadania o następującej treści. 1,34 tysięczne grama zanieczyszczonego kwasu szczawiowego rozpuszczono w wodzie. Do całkowitego zobojętnienia próbki zużyto 34,47 cm sześciennego wodorotlenku sodu o stężeniu 485 tysięcznych mol na decymetr sześcienny. Oblicz masę i zawartość procentową czystego kwasu szczawiowego w zanieczyszczonej próbce. Wypiszmy dane i szukane. Znamy masę próbki. Wynosi ona 1,34 tysięczne grama. Wiemy, jaka jest objętość wodorotlenku sodu. Znamy również stężenie molowe wodorotlenku sodu. Natomiast szukamy masy czystego kwasu szczawiowego znajdującego się w zanieczyszczonej próbce. Co więcej, chcemy wiedzieć, ile procent całej próbki stanowi ta masa. Aby rozwiązać to zadanie, po pierwsze musimy założyć, że zanieczyszczenia nie reagują z użytym wodorotlenkiem sodu. Kwas szczawiowy to dwie połączone ze sobą grupy karboksylowe. Kwas karboksylowy posiada dwa kwaśne protony, które będą łączyć się z grupami wodorotlenkowymi pochodzącymi z zasady sodowej. Zapiszmy równanie reakcji używając wzorów sumarycznych. Kwas szczawiowy reaguje z wodorotlenkiem sodu, w wyniku czego powstaje szczawian sodu i woda. Teraz trzeba dobrać współczynniki stechiometryczne. W jednym molu szczawianu sodu znajdują się 2 mole atomów sodu. W takim razie musimy mieć 2 przed wodorotlenkiem sodu po stronie substratów. Po stronie substratów znajdują się teraz 4 mole atomów wodoru. 2 w jednym molu kwasu i 2 w dwóch molach zasady. W takim razie, aby wyrównać liczbę moli wodorów, musimy podstawić dwójkę przed cząsteczką wody. Z uzgodnionego równania reakcji wynika, że z każdymi 2 molami wodorotlenku sodu reaguje 1 mol kwasu szczawiowego. Jeśli obliczymy, ile moli zasady wykorzystano do zobojętnienia kwasu, będziemy wiedzieć, że kwasu musiało być 2 razy mniej. Następnie obliczymy masę molową użytego kwasu, czyli masę 1 mola kwasu. A później wyznaczymy masę użytych w zadaniu moli kwasu. Aby obliczyć liczbę moli wodorotlenku sodu, wystarczy przekształcić wzór na stężenie molowe i podstawić do przekształconego wzoru dane z zadania. Stężenie molowe mówi o tym, ile moli substancji przypada na każdy decymetr sześcienny roztworu. W takim razie liczba moli to stężenie molowe razy objętość. Liczba moli wodorotlenku sodu wynosi 0,485 tysięcznych mol na decymetr sześcienny razy 0,03447 decymetra sześciennego, czyli 0,167 dziesięciotysięcznych mol wodorotlenku sodu. Skoro ze stechiometrii reakcji wynika, że potrzeba 2 razy mniej kwasu, w takim razie liczba moli kwasu szczawiowego równa się połowie liczby moli wodorotlenku sodu, co daje nam 0,00835 mola kwasu szczawiowego. Znamy już liczbę moli kwasu szczawiowego znajdującego się w zanieczyszczonej próbce. Teraz kolejny krok. Obliczmy masę molową kwasu szczawiowego. Masa molowa wodoru wynosi 1 gram na mol. Masa molowa tlenu wynosi 16 gram na mol, a masa molowa węgla to 12 gram na mol. W jednym molu kwasu mamy 2 mole atomów wodoru, czyli 2 gramy. Mamy 4 mole atomów tlenu, czyli 64 gramy tlenu i mamy też 2 mole atomów węgla, czyli 24 gramy węgla w jednym molu kwasu. Sumując te wartości otrzymujemy, że masa molowa kwasu szczawiowego wynosi 90 gram na mol. Liczbę moli danego związku możemy obliczyć dzieląc masę tego związku przez masę molową. W takim razie, skoro znamy liczbę moli kwasu szczawiowego,
wiemy, jaka jest masa molowa tego kwasu, to możemy przekształcić ten wzór i obliczyć masę kwasu szczawiowego, jaki znajdował się w zabrudzonej próbce. Masa tego kwasu to 0,00835 mola razy 90 gram na mol, co daje nam około 752 tysięczne grama. Mamy już połowiczną odpowiedź na pytanie z zadania. W próbce znajduje się 752 tysięczne grama kwasu szczawiowego. Teraz pozostaje już obliczenie, jaki to procent całej próbki i zadanie będzie w pełni rozwiązane. Cała próbka, 100% próbki, to 1,34 tysięczne grama. My musimy obliczyć, ile procent stanowi 752 tysięczne grama. Można to obliczyć, rozwiązując następującą proporcję. 100 gram próbki to 1,34 tysięczne grama tej próbki. W takim razie 752 tysięczne grama tej próbki stanowi x procent próbki. X wynosi około 73%. Rozwiązaliśmy zadanie. Odpowiedź na to zadanie brzmi: w badanej próbce znajduje się około 752 tysięczne grama kwasu szczawiowego, co stanowi około 73% badanej próbki.